Dzień dobry, nazywam się Bartosz Borecki, jestem z Raciborza i prowadzę firmę pod nazwą Agroaza, która zajmuje się sprzedażą środków do produkcji rolnej. Rynek substancji czynnych w naszym kraju, jak i również w Europie, zdecydowanie się kurczy. Myślę, że wszyscy producenci rolni, jak i my, osoby, które oferują produkty, odczuwają to i to w coraz bardziej dramatycznym, myślę, stopniu. Natomiast na dzień dzisiejszy myślę, że możemy być jeszcze spokojni, ponieważ w tym segmencie mamy co najmniej dwa bardzo dobre produkty. Produkt, na który rolnicy zwracają uwagę, powinien być przede wszystkim skuteczny, to na pewno. Powinien być również elastyczny, jeśli chodzi o możliwość zastosowania zarówno w chłodnych, jak i wysokich temperaturach. Powinien być oczywiście dobrze mieszalny. I myślę, że zarówno Inazuma, jak i Mospilan są takimi produktami. Uważam, że Inazuma w tej chwili to najbardziej skuteczny insektycyd na rynku. W związku z tym też najczęściej go polecam swoim klientom. Z racji tego, że dzięki Lambda Cyhalotrynie ma ten efekt knockdown, czyli działa on od razu. Natomiast acetamitryt wspomaga doskonale Lambda Cyhalotrynę, ponieważ powoduje, dzięki działaniu takiemu wgłębnemu i systemicznemu, powoduje przedłużenie działania pyretroidu, co skutkuje tym, że Inazuma potrafi działać nawet 2 do 4 tygodni w optymalnych warunkach. Stąd też powodzenie tego preparatu i stąd też uważam, że jest to preparat w tej chwili najlepszy do zaoferowania klientowi na dzień dzisiejszy, jaki mamy na rynku.